Ok, zróbmy sobie jeszcze parę przykładów. Załóżmy, że mamy monitor za 600 zł i mamy jedną obniżkę o 10%, czyli zaznaczam obniżkę w dół, i kolejną obniżkę o kolejne 10%. O, w ten sposób zrobimy. Najpierw zrobimy to pierwszym sposobem, żeby Wam ukazać, że to jest dość długi sposób, czyli liczymy 10% z 600. Zrobimy to proporcją, to jest jeden z najłatwiejszych sposobów, to jest 100%, zatem x to jest 10%, czyli x, jak łatwo zauważyć, to jest 60. Wy to możecie sobie obliczyć i sprawdzić, czy Wam wyszło 60. Teraz liczymy cenę po pierwszej obniżce, to jest 540 zł i musimy zrobić kolejną obniżkę. Czyli 540 to jest nasze nowe 100% i kolejna obniżka 10%, czyli x to 54. Standardowo obliczcie, sprawdźcie, czy wam tyle wyszło, czyli końcowa cena to jest 486 zł. A teraz popatrzcie na drugi sposób. Ten taki mój autorski, że tak to ujmę. Tak, zatem 600 zł razy 90% razy 90%. Czemu razy 90? Ponieważ skoro była obniżka o 10%, zatem nowa cena to jest 90% starej ceny. No i oczywiście druga obniżka to jest 90% tej poprzedniej ceny, czyli równa się, zapiszmy to jako ułamki, 600 razy 90 setnych razy 90 setnych. Skracamy standardowo zera i mamy, tu jeszcze możemy skrócić i co my mamy? Zostawmy sobie szóstkę z dyszką, byśmy mogli skrócić, ale obliczymy to w ten sposób właśnie. Mamy 9 razy, a tu jest 90, o super, no przecież to też nam się skróci. Czyli mamy tak, 9 razy 9 to jest 81, 6 razy 8 to jest 448, czyli 480, no i 6 razy 1 to jest 6, czyli 486. Tutaj zwróćcie uwagę, ile poświęciliście czasu na obliczanie kolejnych kroków, kolejnych podwyżek, obniżek, a co by było, gdyby były 4. To cała kartka zapisana. Tutaj robicie to w formie jednego mnożenia. Skracacie wszystko, co się da, no i zapisujecie wynik. Jeżeli dysponujecie na sprawdzianie, na jakiejś pracy klasowej kalkulatorem, to w ogóle obliczenie tego to jest kwestia dosłownie chwili. I takie zadanie bardzo dużo czasu Wam oszczędza. Ok.